Nie uwierzycie mi, widzowie, co przed chwilą było w tym telewizorze i w taki dziwny sposób przed chwilą się z małym smajslowem, bo my jesteśmy mali ogólnie, tacy babyaczki, babyaczki i rodzice nas zostawili, niestety jesteśmy sami w domu, a tutaj do nas takie informacje nadeszły, że normalnie zombie atakuje całego Minecrafta, także my musimy się jakoś schować, ej, a ciekawe czy to prawda, bo w telewizji to oni często kłamią, widzowie, a jak wy myślicie, możecie na sam począteczek zostawić łapeczkę w górę, o, teraz takie duże oczy mam, weźcie, zostawcie taką łapeczkę, no proszę was, jedną taką, no co wam szkodzi, a my idziemy sprawdzić, chodź z Majstą, idziemy sprawdzić, czy są jakiekolwiek zombiaki u nas na wiosce normalnie, bo ja coś w to nie chcę wierzyć, poczekajcie, gdzie jest Majstą, chodź no tutaj, gdzie on tutaj został, poczekajcie, a dobra, idzie za mną, okej, idziemy, wychodzimy sobie na dwór, no i zobaczcie, żadnych zombiaczków nie ma, oni coś tutaj kłamali nas, no, w tej telewizji. Dobra, możemy się bawić na dworze. Słuchaj, czekaj tam. Ej, zombiak jednak jest jakiś i się pali. Ej, chodzi normalnie za dnia. Co jest grane? Uderzył! O nie! Ej, on rozwalił villagera. Ten villager się zamienił w zombiaczka. O nie. Smajstą, to się dzieje. Oni w wiadomościach jednak nie kłamali. Wskakuj do środka, dawaj szybko. Bierzemy drzwi, zakładamy tu drzwi i wiesz co? Weźmiemy, poczekaj, rozstawię tutaj drzwi. Weźmiemy sobie kamienny mieczyk i pójdziemy na walkę. Smajstą, bierz jakąś siekierkę kamienną, idziemy na walkę z tymi zombiaczkami, także widzowie, jeszcze wy nie zapomnijcie zostawić subskrybera, takiego czerwonego jak moja bluzka. Właśnie, dobijamy 300 tysięcy, także kliknijcie tego jednego małego subskrybera, a my wychodzimy rozwalić te zombiaki, żeby one nam w niczym nie przeszkadzały. My w ogóle sami jesteśmy bez rodziców, także musimy sobie jakoś poradzić, ja razem z tym małym Smajstołem. Także co, wychodzimy, 3, 2, 1, hop, wychodzimy, otwieramy te drzwi, dawaj Smajstą, o, wziął mieczyk elegancko. No i wychodzimy, tych zombiaków wszystkich, jak dużo jest, co jest grane. Ej, one wszystkie się zamieniły normalnie, pewnie to są villagerowie, moi sąsiedzi. Dobra, otwieramy to, albo nie otwieramy. Wow, ile ich jest, ej, nie. Dobra, odwołuję, Smajstą, nie otwieraj tego, chodź szybko do domku. Wchodź, o, dobrze, zamknięte drzwi, ale nam się fartło. Ej, one są wszystkie na zewnątrz. Dobra, żeby tutaj nie weszły, wiesz co, musimy sobie znaleźć jakieś schronienie. Tylko gdzie my możemy się tutaj schować. Poczekajcie, wejdźmy do łazienki, do łazieneczki. Może Smajstą, wchodź do kidla, dawaj szybko, spłuczemy cię, będziesz tam w kanalizie, zobaczymy czy się uda, albo nie, poczekaj, bo ja jeszcze wsiadłem, dobra, jednak się nie da, wiesz co, chodź, idziemy gdzie indziej, o, Smajstą weszedł, zobaczcie, do kanalizy prawie, o, siedzi sobie, widzicie, ale nie, będzie go widać, to jest słaby pomysł, może tutaj, nie, tutaj też nas znajdą, dobra, pod prysznicem nie ma co, idziemy do kolejnego pomieszczenia, aż jak najszybciej musimy znaleźć jakąś skrytkę, tylko gdzie rodzice mają tu skrytkę, nie, pod tą sofą to na pewno nie. Idziemy na górę, może na górze coś znajdziemy, bo tutaj na dole to oni nas widzą. Zobaczcie, patrzą się, stoi sobie w szybie i się patrzy na nas. Dobra, na górę, szybko. Może gdzieś tutaj, może do szafki się zmieścimy, my nie jesteśmy duzi, zobaczcie. Ja prawie bym wszedł tam, no ale dobra, do szuflady jednak nie dam rady. Słuchajcie, musimy jakieś inne pomieszczenie znaleźć, tylko gdzie? Jaką my tutaj kryjówkę mamy? Mama i tata by wiedzieli, a ja to nie wiem. Do skrzynki raczej też nie wejdziemy, pod sofę też nie, może pod łóżko, ej, pod łóżko, chowamy się pod łóżko, Smajstą, chowamy się pod łóżko, o, kiwa mi, że tak, dobra, to słuchaj, tu jest jakieś małe łóżko i tu mamy duże, dawaj rozwalamy je i położymy je na siebie, o. Ty, coś tutaj jeszcze jest. Ej, zobacz, jakieś tajna skrytka. Otwieramy, zobaczymy, gdzie to prowadzi. Poczekaj, otworzę tutaj. Są schody na dół, może to będzie naszą tajną bazą. Schodzimy, sprawdzamy, co tam jest. Tylko musimy uważać. No dobra, no to złaź. Zeskakuj szybko, póki zombiaków jeszcze nie ma u nas w domu. A ja zamknę, o, siup, jedno i drugie. Dobra, zamknięte wrota, już nas nie powinny zobaczyć. Teraz my schodzimy w dół i mamy jakąś tutaj, nie wiem, co to jest, jakiś tunel. Dobra, idziemy po tym tunelu. Gdzie nas to doprowadzi. Ej, spadniesz, uważa. O, dobra, spadł. Ej, ale się nic nie stało. I zobaczcie, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, gdzie są gąbki, jakiś domek w ciapki jest. I normalnie mamy telewizor, jakieś kamery są. Ale to wszystko pod, u mnie pod domem? To pewnie mama i tata sobie zrobili taki schron. Ale ich tutaj nie ma, oni poszli gdzieś na zakupy. Ej, w tych wiadomościach naprawdę nie kłamali. Tych zombiaków się pojawiło. Ale dosyć fajnie tutaj umeblowane to mieszkanko. Może my się tutaj schowamy?
z majstą, to będzie dobry pomysł. Zobacz, normalnie będziemy się kąpać. O, mamy saunę, mamy wszystko. Dobra, złazimy, wychodzimy stąd. Ajajaj, jeszcze mi się tutaj ekran w prawo i lewo poprzewijał, ale nic się nie dzieje. Mamy tutaj jeszcze jakieś pralki. Do pralki, ej, a weź spróbuj do pralki wejść. Może się zmieścisz, może się skryjemy w pralce, co? Spróbuj tam wejść, no. Zobaczymy, z majstą wchodzi. Głowę włóż tam, nie, chyba za duży jesteś. Dobra, nie da rady, to był zły pomysł. Ej, chyba że do tej beczki, zobaczcie. Ej, nie ma mnie widać totalnie. Zobaczcie, jaka fajna skrytka. Wow, będziemy tu siedzieć. Dobra, Smajstow, ty tutaj siedź, a ja idę poszukać dla siebie skrytki. Zobaczcie, Smajstow wchodzi, wejdź tam. Próbuj, musisz nacisnąć prawym guzikiem na to i wtedy wejdziesz. O, elegancko, zobaczcie, Smajstow sobie siedzi. Nie widać go totalnie. To była dobra skrytka, dobra, to ja teraz dla siebie muszę jakąś skrytkę znaleźć. Pójdźmy tu na lewo, tu do tych szafek się nie zmieszczę. Tu jest łóżko, teoretycznie mógłbym wejść pod to łóżko, jestem mały, ale nie, spróbuję znaleźć coś lepszego. Poczekajcie, tutaj coś jest. Jakieś przejście, ej, jest kolejne przejście. Jest parkour jakiś lawowy. Wow, Smajstow, chodź tutaj do mnie. Muszę ci coś pokazać, dawaj szybko. Znalazłem coś, jakieś pomieszczenie drugie. No chodź, poczekajcie, niech on wyjdzie z tamtej. No, chyba będę musiał po niego iść. Dobra, szybciutko, o, przyszedł, okej. No i słuchaj, zobacz co znalazłem. Mamy jakieś pomieszczenie kolejne, gdzie jest lawa i będziemy musieli przeskakiwać po parkurze. Ej, za tobą, nie odwracaj się. Za tobą jest mutant zombie, który mnie zepchał. To ty mnie zepchałeś, nie. Mam serduszko życia, ale może przeżyję. Dobra, ten zombiak próbuje się do nas przedostać. Ja próbuję to przeskakiwać, hop siup. Teraz idziemy w tą stronę. Mam dwa serduszka, ale żyję, półtora w sumie. Dobra, wiecie co, poczekam aż się normalnie dokończę palić, albo skończę się palić po prostu, żebym mógł skakać dalej. A ten mutant zombie próbuje do nas się wdostać. Zobaczcie, wyczaił, że my tu jesteśmy. A mnie to dalej nie przestaje. Dobra, przestało mnie bić. Skaczemy dalej. Smajstow, uważaj się jakoś tu schować. Także biegnijmy szybciutko. Przeskakujemy ładnie po blokach. Dobra, miejmy nadzieję, że ten mutant zombie nie umie skakać i normalnie wpadnie do tej lawy. Zobaczcie, Smajstow prawie wpadł, ale dobra, udało się. I ten mutant zombie biegnie za nami. Dobra, szybko przeskakujemy to tak, żeby nas nie dopadł, ale ciężki ten parkour, powiem wam, że no kozacki, po trzy bloki naraz muszę przeskakiwać, gdzie ja tak po parkurach to nie za bardzo potrafię skakać, no ale dobra, na razie dobrze mi wszystko wychodzi. Tutaj skaczemy, tu jest jakaś ściana, dalej nie przejdziemy, dobra, a gdzie ten mutant? Ej, ten mutant jest dosyć szybki, on to za nami skacze cały czas. Dobra, Smajstow, dawaj, czekam na ciebie, braciszku, w razie co mam mieczyk i, a powiesz co, zepchamy tego mutanta do lawy, zobaczymy co się z nim stanie. Chodź tutaj, mutancie, dobra, no i niech to skoczy tu, dobra, spycham, tak jest, wpadł do lawy, uciekamy, on będzie żył, będzie biegał za nami. Ile tu jest gąbki, okej, przechodzimy dalej i kolejne jakieś pomieszczenie jest, uważaj, tu trzeba przeskakiwać, spajki, lawa, jakieś dziwne roztwory są rozlane, dobra, ja przeszedłem, zobaczcie, mutant nie może przejść, on musi sobie rozwalać normalnie takie przejścia, bo on nie mieści się po prostu w tych dwóch blokach. My na szczęście przeszliśmy, mamy tutaj jakieś drzwi otwierane normalnie na jakąś zakrętkę. No i co, wskakujemy tutaj, hop siup, ja już jestem. Ej, tu jest woda i potrzebujemy jakiegoś kodu, żeby drzwi otworzyć. Co jest grane? Ej, jak ty to otworzyłeś? Co ty za kod tu wpisałeś? Jak ty to zrobiłeś, Smajstow? Ten mutant zombie próbuje się do nas wdostać. Dobra, przechodzę to, ja już dałem radę, zamknijmy to. Nie wiem jak Smajstow otworzył w ogóle te wrota, no ale dał radę. Ten mutant, zobaczcie, możemy się schylić i widzimy go, jak on tam rozwala przejście, bo nie może przejść. Dobra, to my teraz mamy kolejne lasery. Dobrze, że jesteśmy niscy i nas te lasery nie dosięgną. Także z łatwością to przeskakujemy. Tutaj spróbujmy to przeskoczyć. Wow, ej, prawie bym padł. Uważaj na lasery. Uważaj, Smajstow, dawaj, bo ten mutant goni. Dobra, musimy uważać i przechodzić to. Teraz musimy jakiś ogień pokonać. Okej, do końca dochodzimy. 3, 2, 1, szybko. Biegniemy. Ja po ogniu omijam to wszystko. Zobaczcie, co się dzieje. Ja się palę po tym ogniu. Jest, udało mi się, wdostałem się tu. Dawaj, Smajstow, za mną. A ja patrzę tutaj, kolejne pomieszczenie. Co tu jest grane? Mamy jakieś kolorowe bloki, mamy jakieś złoto, diamenty. O, chętnie bym sobie wziął, ale niestety nie mam czasu i musimy się pośpieszyć. Smajstow, masz jakiś pomysł, żeby przejść tutaj dalej? Mamy tu jakąś skrzynkę, ale niestety jest pusta. No i co? Są jakieś kwiaty. Dobra, rozbiję tego kwiata, jednego, drugiego, i nic tutaj nie ma. Smajstow, jakiś pomysł? Raz, dwa, potrzebujemy pomysłu. Co by tutaj mógł zrobić, żeby się wdostać dalej, do pomieszczenia dalej? Ej, jest mutant zombie, dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy coś takiego, że będę stał przy tej ścianie.
ścianie, on będzie chciał mnie uderzyć i tym sposobem zniszczy te bloki, bo ja bym tutaj łapką niszczył je naprawdę długo, a ten mutant na pewno ma dużo siły i on rozwali na hita ten i będę uciekał dalej. Zobaczymy, czy mi się uda. Tak, mam nadzieję, że to jest dobry plan. Zobaczcie, on ten zombiak cały czas rozwala. Co ty chcesz snajstą? Ej, pokazuje mi coś. Jest tu coś za śmietnikiem, zobaczcie. Ej, tam jest chyba jakiś fotel i będzie trzeba na niego nacisnąć. Tak, i się przedostanę, ten zombiak do mnie idzie. Spróbujmy. I klikam na ten fotel. Dlaczego mi nie chce przenieść? Ej, o dobra, dałem radę, udało mi się. Jest, super, jestem ze snajstą. Zobaczcie, i ten zombiak nie umie tu przejść. O nie. On to rozbija szybko. O, jakieś strzały mnie jeszcze atakują. Biegniemy dalej. Zobaczcie, zombiak za nami idzie. Uważajmy i to przechodźmy dalej. Smajslu na dół spadł. Ja też. Ajajajaj, tak chyba nie miało być. Ale dobra, przechodzimy dalej. Jest jakaś skrzyneczka. U góry jest jakieś przejście dalej. Dobra, a ten zombiak idzie cały czas. Burzy za nami wszystko. Totalnie wszystko rozbija. I próbuje się nas w ogóle złapać. Ale dobra, my się nie damy. Zobaczmy, co jest w tej skrzyneczce. Mamy perełki Endu. Okej, tym będziemy mogli się tepnąć do góry. Ciekawe, jak ten mutant zombie sobie poradzi, bo wiecie, on nie wiem, czy wie, co to jest perełka Endu. Okej, on biegnie do nas, biegnie, ale jak szybko. Smajstą, bierz to i rzucaj. Ajajajaj, jeszcze nie tak rzuciłem to. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Hop, siup i tak, udało mi się. Jestem na jednym serduszku, ale żyję, nic mi nie jest. Mutant zombie sobie tam stoi i tak dziwnie wygiął głowę. Widzicie, jak on ma do tyłu jakoś ją wygięte. Nie wie, jak tam przejść, no ale dobra. Ja dałem radę. Smajstą, o, też jest koło mnie. Przechodźmy dalej. Nie zwracajmy uwagi na tego mutanta. My musimy przechodzić. On nas goni, także szybciutko. Przeskakujemy to. Tu są jakieś kolorowe substancje. Okej, przechodzimy dalej po jakichś taśmach takich transportujących. Okej, ja przechodzę dalej. Łatwizna. Tam idzie mutant. Mutant idzie za nami. Nie wiem, jak on tu przeszedł. Chyba nauczył się używać perełki Endu, ale dobra. Ja przechodzę sobie dalej. Przeszedłem elegancko. Teraz mamy TNT. Wiecie, co zrobimy? Ja mu zniszczę jak najwięcej bloków, żeby on nie mógł przejść. Dawaj, Smajstow, skacz, szybko. Ja mu porozwalam jak najwięcej bloków. Dobra, Smajstow przeskakuje, to teraz moja kolej. Rozwalamy mu elegancko wszystkie bloki, tak żeby nie mógł dać rady to przeskoczyć. Hop, siup, zobaczcie, jak ja skaczę dookoła. Na razie mi wychodzi, superancko. Dobra, tyle wystarczy. Chyba już nie powinien do nas doskoczyć, my idziemy dalej. I co my tu mamy? Jakiś teleport i poczekajcie, jest skrzyneczka też, a w skrzynę... Ej, tutaj mamy bronię, tymi broniami będziemy mogli rozwalić ich wszystkich. Dobra, zabieramy, wszystko ubieramy sobie, szybciutko, ubieramy, dobra, ja jestem ubrany. Smajso, bierz tutaj zbroję, bierz wszystko, oprócz broni TFG, widziałem tutaj, że jest broń TFG, ja ją wezmę, ona jest głośna, no i co, idziemy na walkę, będziemy walczyli z tymi mutantami zombie oraz z normalnymi zombiakami. Bierzemy sobie jeszcze taką broń i może taką broń, dobra, to już powinno wystarczyć, atakujemy, mutant zombie jest, dobra, zwalamy go, tak jest, padł, udało się, zobaczcie, prawie zleciał na dół, o tam, jak to TNT, ale nam się fartło, ale że on aż tyle doskoczył, to mnie zszokowało. Ej, może ja jeszcze raz spróbuję, co? Spróbuję tutaj, zobaczę, czy dam radę. Zobaczymy, czy jestem kozakiem, czy nie, schowajmy sobie broń, no, Smajstą, możesz mi kibicować, ja biegnę na 3, 2, albo widzowie, też możecie, zanim skoczyłem tutaj jeszcze, możecie napisać w komentarzu, jak myślicie, czy dam radę, czy nie dam rady, a wtedy, jak dam radę, to idziemy na górę do mojego domku. Nie będziemy się wracali tędy, tylko tu widziałem jakieś wyjście jest teleportem. Spróbujemy się teleportnąć, zobaczymy, gdzie to nas teleportnie. No i co? Na sam początek próbuję to przeskoczyć, także piszcie w komentarzu, czy dam radę, czy nie. A ja skaczę. 3, 2, 1, hop, siup. Lecimy. Zobaczcie, na razie mi wychodzi. Dobra, superancko. I hop, superancko, doskoczyłem. Zobaczcie, jestem. Dobra, to teraz wyrzucę te, bo mi nie są potrzebne. I lecimy z powrotem. Teraz zobaczymy, czy z powrotem mi się uda. Skaczę do Smajslowa. Zobaczymy, czy dam radę. 3, 2, 1, hop, siup. Dobra, skaczemy dalej. Nie możemy się zatrzymywać. Dajemy radę. Wow. Jak mną rzuca, jak mną telepocze. Ale dałem radę. Na szczęście udało się. Smajstą, dobra, idziemy teraz. Wchodzimy do tego teleportu. Zobaczymy, gdzie następnie. Także wchodzimy na 3, 2, 1. Wskakujemy i się teleportujemy. Zobaczcie, w głowie się już kręci. Wow, gdzieś nasepło. Poczekajcie, gdzie my jesteśmy. Smajstoła też elegancko. Czekajcie, jesteśmy u mnie na dachu. Co tu u mnie na dachu robił teleport? Ale dobra, są te
też zombiaki, które będziemy musieli rozwalić. Na szczęście jesteśmy u góry, więc możemy je nawalać. A macie, one będą ciężkie, ja wam powiem. Zobaczcie, jak się na nas rzuciły. Okej, zejdźmy trochę niżej, ciutkę niżej, dobra? I teraz nawalajmy tych zombiaków. Smajstow, przygotuj się, ja TFG tu uderzę. 3, 2, 1, TFG leci! Buu! Wow, ale zamuliło normalnie Minecrafta. Ale ej, małą dziurę zrobiło. Co to? Jeszcze raz. 3, 2, 1, w ogóle tam coś lata. A macie! Ej, nie no, muli Minecrafta. Dobra, rozwalamy ich zwykłymi broniami. Dawaj Smajstow, dawaj, pomóż mi! Gdzie jesteś? Nie wiem, czy Smajstow mnie słyszy. Poczekajcie, wejdę do niego na górę. Co ty wyprawiasz? Dawaj, pomóż mi, nawalaj ich z broni! Halo, jesteś tu? Nawalaj ich z broni! Ty się... dobra. Będziemy stali sobie na górze i będziemy ich z góry nawalali. Rozwalamy tych mutantów, chociaż one są bardzo, ale to bardzo mocne. Dobra, wiecie co? Podejdę ich od tyłu, idziemy tutaj tędy. Aj, jeszcze mnie uderzyły! O nie, szybko, uciekamy, tędy, dobra. Ale nawalanka tam trwa. Wow, życie mi się zregenerowało od razu, dobra, ale wiecie co? Idziemy rozwalić tych zombiaków, nie będziemy się poddawać, tutaj one stoją. Dobra, nawalaj ich, nawalaj, Smajstow z góry, ja jestem na dole, odpędzam ich, ale one mają moc, dobra, nawalamy, zobaczcie, padają elegancko. A macie, kładźcie się, tak jest, rozwalamy ich, one mają dużo życia. Okej, walniemy tutaj, ale walnąłem, zobaczcie, padły wszystkie, jeszcze raz załadujemy i a macie, wow, ale poleciało kolejne i jeszcze raz, one muszą wszystkie paść, tak jest, dobra, teraz ta broń, muszę je wyczerpać do zera, a macie, one wszystkie na mnie się rzuciły, o nie, ja jestem taki mały, bezbronny Semek, widzowie, pomóżcie mi, bo ja nie dam rady. Dobra, Smajstow i z góry nawala, jedyne co on mi pomaga, dobra, jeszcze tego, a masz, dobra, leżeć, tak jest, on ich ładnie rozwala, zobaczcie, Smajstow z góry, teraz ja tego, rozwalamy, z tego zielonego gluta, a masz, tak jest, leżeć, muszę go rozwalić, on ma chyba ostatnie życie, tak mi się przynajmniej wydaje, i nawalamy go, wstał, no, leżeć, tak powiedziałem, dobra, i padł, udało się, jeszcze mamy hamera jakiegoś dostaliśmy, patrz, Hulk Hammer, ha, mam hamera, mogę cię uderzyć, patrz, a masz, dobra, czy wszystkie zombiaki to były, poczekajcie, tutaj duża dziura, tu coś zielonego na dole, to pewnie z jednego zombiaka wyleciało, ale okej, chyba wszystkich rozwaliliśmy. Smajstow, czy my żeśmy uratowali tego całego Minecrafta, czy mi się wydaje, chyba tak, o, ściągnij kask w ogóle, żebym mógł na ciebie popatrzeć, ja swój też ściągnę, zobaczcie, tak wygląda Smajstow, tak wyglądam ja, obydwoje jesteśmy bohaterami, słuchajcie, wygraliśmy z wszystkimi zombiakami, był atak, głośno było o tym w telewizji, nikt nie był w stanie mutantów rozwalić, a my, mały Sebek i mały Smajstow, daliśmy radę, rozwaliliśmy ich, jesteśmy mistrzami normalnie w Minecrafcie, a wy widzowie wierzyliście w nas, czy nie? Możecie napisać to w komentarzu i teraz, wiecie co, mam jeszcze dla was jedno zadanie, jeżeli oczywiście chcecie, to możecie wejść teraz na mój drugi kanał, i Sebek X się nazywa, no i oczywiście na mojego Instagrama, na którym dodaję zdjęcia z prawdziwego życia, także jeżeli chcecie, to wbijajcie, zapraszam was bardzo gorąco, a ten odcinek czegoś się kończy, także co, ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!